kontra Tarnów, 5-1 dla Tarnowian po pierwszym biegu. Jedziemy w drugim. Szczotka, Rępała, Żupiński i Cierniak ruszyli. Chyba nierówne starty, ale zobaczymy, jak zareaguje arbiter. Chyba jednak jedziemy, a więc na dzień dobry Alan Szczotka, o którym mówiliśmy, wykorzystał to pierwsze pole, że podniosło Karola Żupińskiego. To on już daleko, daleko z tyłu i chyba się nie będzie liczył. A więc Szczotka buduje przewagę, ma tę przewagę sięgającą kilkunastu metrów, a za nim Tarnowianie w pogoni, czyli Cierniak już się zbliża, już bliziutko Szczotki. I teraz pytanie, czy tam po zewnętrznej jestem w stanie nabrać prędkości? Chyba jeszcze nie, chyba jeszcze ta duża nie będzie dodawać skrzydeł, aczkolwiek widać wyraźnie, że Cierniak jest bardzo, bardzo szybki. Szczotka się broni, ale przed tym atakiem już się nie wybronił, bo Szczotka popełnia katastrofalny błąd, gdzieś tam się zakopał. I czyżby zatem tarnowskie jaskółki miały wygrać po raz drugi 5-1? No na to się zanosi. Szczotka, no co tu dużo mówić, z pierwszego na ostatnie miejsce, z nieba do piekła, można by powiedzieć, spadł junior gdańskiego wybrzeża, więc drugi wyścig i po raz drugi 5-1. Tarnowianie jak na razie te ciosy wyprowadzają mocno, skutecznie, mógłbym powiedzieć perfekcyjnie. Szósty wyścig dnia, zobaczmy, Pieszczek znakomicie. No i pytanie, czy Nilsson do niego dołączy? Pieszczek już fenomenalnie na tym pierwszym miejscu, ale napędza się tam Nilsson, zamknięty przez Pieszczka, ale proszę bardzo, ścina do kredy. No i fantastyczny wyścig nam się tutaj zapowiada, bo Kim Nilsson będzie siedzieć na plecach Pieszczkowi, a Pieszczek będzie czuł jego oddech, podejrzewam, do samego końca. I znów ścięcie do kredy, ale Pieszczek jakby odczytywał zamiary Szweda w barwach Unii Tarnów. Jeszcze jedno okrążenie, ale żywy wyścig. Pieszczek kontra Nilsson. Kto tu z tej rozgrywki okaże się lepszy? Teraz to jest chyba ten atak, ale nie, Pieszczek zamyka Nilssona i ostatnie metry. Ale żywy wyścig kapitalny. Kto? Czy Nilsson? Czy Pieszczek jednak? Nilsson, ależ to był bieg! Ależ niesamowicie to zrobił Kim Nilsson. No, no, no! Dla niego gratulacje i brawa teraz od mówiącego te słowa. Co za wyścig nieprawdopodobny! I kto? I czyżby znów na starcie lepsi? Gdańszczanie, jest Żupiński i pytanie, czy do niego dołączy Kildemat? Chyba tak! Wyprzedza na trasie Kozę i już na dwóch pierwszych miejscach. Ależ są szybcy, ależ są, mógłbym powiedzieć, bezbłędni teraz zawodnicy Wybrzeża Gdańsk. No i Wybrzeże zbuduje kolejny raz przewagę, która sięgać będzie już po tym wyścigu 8 punktów, a więc za chwilę znów Wybrzeże Gdańsk. Kibice Wybrzeża z biało-niebiesko-czerwonymi szalikami będą mieli powód do satysfakcji. Mają w tym momencie powód do satysfakcji. 18-letni Żupiński po raz kolejny robi fantastyczną robotę. 3 punkty dla niego, 2 dla Kildemanda. Piąteczka przybita. Gospodarze mają już 8 punktów przewagi po tej wygranej. 5-1. Zamykamy chyba oczy i sprawdzamy, co się dzieje, a później otwieramy i na to ostatnie 60 sekund się emocjonujemy tym dzisiejszym ostatnim wyścigiem. Kto najlepszy? W czerwonym znakomicie Pieszczek i Kildemand. Czyżby mieli to zrobić? Kildemand jednak na szeroką. Jung to wykorzystuje i teraz wszystko w rękach Kildemanda, bo musi być Kildemand na drugim miejscu, żeby gospodarze uratowali remis, ale chyba nie uratują, mimo że Pieszczek na prowadzeniu, to za nim tarnowskie jaskółki, Jung i Nilsson, mimo że Kildemand się stara, proszę, teraz wyprzedza Nilssona i zabiera się za Junga. 4-2 dla gospodarzy, jeżeli tak to się zakończy, wygrają jednak goście, ale Kildemand do ostatnich metrów będzie pewnie naciskał Petera Junga. Teraz wszyscy w Gdańsku chyba są w ciele Kildemanda. Wszyscy chyba hukają w te monitory, żeby Kildemand wyprzedził Junga. A w Tarnowie wszyscy chcą być Jungami, żeby Jung obronił drugie miejsce. To jest walka o zwycięstwo. Jung chyba dowiezie drugą pozycję, chociaż Kildemand próbuje do ostatnich metrów. Ostatni wiraż. 4-2. Ta wygrana da zwycięstwo Tarnowianom. Kildemand do samego końca, ale Jung się obronił. Jung gwarantuje wygraną gościom 46-44. Co za mecz, co za perfekcyjny spektakl dziś tutaj w Gdańsku. No palce lizać to mało powiedziane.